Piotr Kajek, witam serdecznie. Kolejny gość dnia. Dzisiaj dwóch gości dnia. Krzysztof Horacy-Chorka i Jacek Krzyszkowski. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie ze względu na to, że jesteście tylko częścią grupy, a przypomnijmy, że chodzi o roślinę. Roślina zgłogowa, ale znana już, myślę, że w całej Polsce można powiedzieć, bo nie jeden koncert zgrany i 15 lat na karku. Prawie, że 18 lat możecie już niedługo sięgnąć po coś wyskokowego, ale jeszcze trochę zostało. Praktycznie 18 to możemy obchodzić za rok. Naprawdę roślina istnieje od 2001 roku, tylko mieliśmy małe zawieszenie działalności. Jak to bywa w rodzinach, były kłótnie, ale jest wszystko naprawdę. Przypomnijmy, no ja to wiem, bo spotykaliśmy się nieraz, przedtem była ślina, a teraz tak. Już jest roślina i to już od wielu lat i pod taką nazwą jesteście rozpoznawalni. I bardzo fajnie, bo będzie okazja, żeby was zobaczyć troszkę w troszeczkę innej odsłonie. No może nie każdy kojarzy, że gracie z zespołem Jam, koncertujecie wspólnie. Tak. A to jest naprawdę też duże wyzwanie i o tym sobie powiemy później. Będzie to taki smaczek na koniec naszej rozmowy. Natomiast te 15 lat, od tego zacznijmy. Jakie ono było dla was? Jest płyta, przygotowujecie się do kolejnej i o tym też dzisiaj porozmawiamy. Ale te 15 lat na scenie wspólnego docierania się, może też jakieś kłótni, tak jak Krzysiek wspominałeś, bo pewnie gdzieś tam jakieś argumenty są za tym, żeby brzmienie było takie, a nie inne. Jak to wygląda z waszej strony? Najpierw Krzysztof. Tak naprawdę, wiesz, te 15 lat to takie wspólne docieranie. Wiele członków przeszło przez zespół. Wiele kłótni było, między innymi. I tak naprawdę zawiesiliśmy tą działalność, bo po prostu grały z nami osoby, które po prostu nie do końca chciały się poświęcić zespołowi. I po którymś koncercie, już nie pamiętam nawet, w którym to było roku, daliśmy sobie spokój. Bo ja jestem tego zdania, nie chcę robić nic na siłę, albo robimy coś wspólnie, jedziemy na 100%, oddajemy się całym serduchem. Zwłaszcza, że to jest jeszcze praca zawodowa. No właśnie, i dlatego mówię, jeżeli mamy to robić na połowę gwizdka, to nie ma sensu. I tak naprawdę już po tym zawieszeniu, to dzięki Jackowi, żeśmy się złożyli z powrotem, bo Jacek za mną chodził, mówi, dawaj tą roślinę, złożymy nas z powrotem. No i tak się udało, no i owocnie to wyszło, można powiedzieć. Było to 10-15 lat temu, jak już była reaktywacja. Właśnie, Jacek, bo ty jesteś stosunkowo młody, bo niektórzy, no tak jak Krzysiek, już trochę lat na karku jest, ze względu na to, że też rodzina, tak? 26. Ale nie aż ja tak dużo. Kiedyś nie jestem najmłodszy, ale nie młody. Jesteś najmłodszy, ale jasne. Tak. Z twojej perspektywy, jak to wygląda te kilka lat ostatnich? Ja w jestem, ta reaktywacja cała była gdzieś około 5 lat temu, więc... Też trochę czasu jestem w tym zespole i to tak... Nawet 6 lat, bo tak pierwsze półtora roku żeśmy siedzieli i na ostro próby. Tak, zanim zagraliśmy pierwszy koncert, to było na ostro próby. Tutaj akurat w zespole ze starego składu, jak już to tak powiem, był Horacy i Tomasz Ogłaza. I oni już troszeczkę ten materiał, który my szykowaliśmy, ja musiałem się nauczyć, oni już znali, więc ja musiałem troszeczkę to ich dogonić, że tak powiem i opłaciło się. No. Ale takie przerabianie materiału wiąże się też z troszeczkę inną aranżacją? Zmienia się to, zmieniło się to może w waszym przypadku? Aranżacja na pewno się zmieniła, bo... No bo muzyka też idzie tak. Zresztą każdy muzyk z nas jest inny i nawet charakterystyczna gitara Jacka już zmieniła cały układ. Zmieniły się gitary solowe, partie. Marcin Reszewicz o niebo, wiesz, lepiej gra od naszych byłych basistów, także trochę powyprzedzaliśmy te rzeczy, takie smaczki, można powiedzieć. Także zmienił się charakter na pewno całkowicie. Myślę, że te 6 lat, powiedzmy tak jak mówicie, ostatnie, to też było, kurczę, no naprawdę intensywna praca tak naprawdę nad tym, bo i ten Jam, o którym sobie powiemy za chwilę, i materiał na płytę, tak? I tak naprawdę szlifowanie koncertów, które graliście w niejednym mieście. I właśnie tutaj też warto pochylić się nad tematem chociażby ostatniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie nie graliście tylko w Głogowie, bo oczywiście wspieracie swoje miasto, ale oprócz tego jest zagranica. Trochę wcześniej, bo tydzień czasu mniej więcej różnicy. Tam akurat były dwa terminy. Hanower, tak? Jak to się stało, że bo powiedzmy małe miasto, tak, ekipa z małego miasta wyjeżdża za granicę. To akurat wyszło już ze strony naszego menadżera Mateusza. Po prostu Hanower się zgłosił do niego, no i zadał pytanie, pojedziemy? No, co nie pojedziemy? No oczywiście, że pojedziemy. Wzięliście sobie akustyka swojego? Było. Tak, muszę powiedzieć, że przyjęli nas tam wspaniale, także pozdrawiamy serdecznie Hanower. 3 dni
takiego odpoczynku, można powiedzieć, bo tam się czuliśmy naprawdę jak u siebie. Mieliśmy cały dom do dyspozycji. No i taką kulminacją był... Proszę? Jak z odbiorem muzyki za granicą? Tak samo jak w Polsce. No, bo większość to było Polaków na tym koncercie i wiadomo, no, polski zespół dla Polaków też to inaczej wygląda za granicą. Fajny wyjazd, koncert graliśmy w niedzielę, my przyjechaliśmy tam w piątek, dosyć późnym wieczorem, żeby się troszeczkę, jak to mówi się, kulturalnie zaklimatyzować w miejscu, w którym przebywaliśmy. I to było też fajnie, bo mogliśmy ze sobą spędzić trochę czasu, tak? Bo zawsze gdzieś tutaj próby, każdy wraca do domu, a tutaj byliśmy 3 dni cały czas praktycznie ze sobą. I też na różne można było tematy porozmawiać, to rodzinne, prywatne i tak naprawdę było to tak na takim totalnym luzie. I bardzo rodzinne. Fajny wyjazd. No. I rodzinne. No, takich sobie życzymy na pewno więcej, żeby troszeczkę nas rozreklamować. W regionie to jedno, ale druga sprawa właśnie za granicą, żeby troszkę o nas usłyszeć. Teraz bo to też jest ważne. Mogę też zdradzić tak, że już dostaliśmy informację, że prawdopodobnie już dosyć niebawem będziemy też w Austrii występować, bo też już dzięki temu wyjazdowi dostaliśmy propozycję wyjazdu do Austrii. Także cieszymy się z tego. To jest kolejny element. Natomiast powiedzmy sobie też o tych planach najbliższych. My pomijmy na razie ten koncert w Lubinie. Na razie skupiamy się na tym, co przed wami. Płyta, teledysk, przede wszystkim można było was oglądać też. Nagranie już profesjonalnego teledysku. Mamy tam porobione rzeczy, ale teraz chcemy, wydajemy singiel, nagrywamy teledysk, nagrywamy płytę. I w międzyczasie gramy koncerty. No i w międzyczasie koncerty. I to tak będzie wyglądało. Także no mamy dużo pracy, naprawdę dużo pracy. Uda się to pogodzić z tymi obowiązkami dodatkowymi, które macie? Dzieciak mały w domu u Krzyśka. Jak na razie. Dziękuję mojej żonie, że jest tak wyrozumiała. No Renata myślę, że nie ma z tym problemu, bo tam nawet dzieciaka puściła na ostatni koncert. Także widziałeś, jak się mała bawiła. Także było wyśmienicie, a staramy się to jakoś godzić wszystko. A pracy mamy, bo mamy 2 próby tygodniowo minimum. Jak to wygląda, jeśli chodzi o płytę? Macie już gotowe częściowo utwory, chociaż rozpisane? Płyta jest cała gotowa. Aha, już jest cała gotowa. Do płyty jesteśmy przygotowani, już utwory, które znajdą się na płycie. Już graliśmy wielokrotnie na koncertach, także też mogliśmy się troszeczkę na scenie z tym oswoić, a teraz będziemy to po prostu realizować nagrania. No. Na 15-leciu naszym żeśmy praktycznie zagrali całą płytę, która będzie dopiero nagrana. I tak było w zapowiedziach, więc dobrze, że się zrealizowało też. To jest jeden temat. No i teraz ten Lubin, tak myślę, że warto podkreślić, bo to jednak też ciągle nasz region, a że ludzie jeżdżą między tymi miastami na koncerty, no to tutaj na pewno warto będzie przyjechać. Z jednej strony za Rośliną, druga sprawa to Dżem, który będzie... Za Miszczami. No, niestety, trzeba jeszcze powiedzieć, że to Roślina supportuje Dżem, nie odwrotnie, ale kto wie, co się wydarzy w przyszłości. Roślina... będzie, zawsze tak będzie, że Roślina będzie Dżem, bo takich mistrzów zjeść na scenie, to jest 37 czy 8 lat chłopy grają na scenie, także to jest kawał czasu, kawał takich kawałków, są też, które naprawdę są usłuchane wspaniali ludzie, nigdy można nam nie dali. Mamy zaszczyt grać z nimi na jednej scenie, bo to naprawdę my to widzimy gdzieś tam z boku, jak to wygląda, ta ich praca, te przygotowania, te szczegóły, które oni dopracowują, my możemy też troszeczkę podglądać, jak to wygląda. I też do siebie troszkę ich doświadczenia wnieść. Właśnie tak jak Jacek mówi, bardzo dużo to wniosło do naszego zespołu. Właśnie oglądnąć z boku, jak tak profesjonalny zespół przygotowuje się do koncertu. Dużo takich pięknych rzeczy. To też rzeczy. Przygotowanie akustyczne, tak, te wszystkie elementy, dokładnie. Które się na to składają. Jak to ma wyglądać? Żeby to brzmiało, tak? Bo nieraz się tak... dobra, zagramy ten koncert. Może nie usłyszę. Niedopieszczone to było. No tak, ale muszę powiedzieć, że teraz tak od 4 lat to są już takie naprawdę na wysokim poziomie profesjonalne koncerty. No, tego na pewno nie można odmówić. Kto był na Roślinie do tej pory, to wie, jak to mniej więcej wygląda. Lubin to też nie jest dla was obcy teren, bo graliście już tutaj. Tak. Także też chyba też, Cezar? Tak? Awe Cezar i graliśmy tak samo z zespołem Dżem. Otwarcie z sali RCS Arena chyba, bo dobrze mówię nazwę, tak? No to słuchajcie, to teraz tak, kiedy będzie można się was spodziewać z taką ekipą? No to jesteśmy 9 marca
razem z zespołem Drzem. Serdecznie zapraszamy. Śledzić można informacje na pewno na waszym Facebooku. To taka podstawowa strona, chyba najłatwiejsza do wyszukania. Każdy będzie mógł sobie tam to badać. I powiem szczerze, że nawet nie zakładamy innej strony, bo to nie ma sensu, bo każdy się teraz w tych czasach widzę, że... Facebook to jest podstawowa. Tam jest źródło informacji. Warto zapamiętać akurat ten termin, 9, tak? Tak. Przy okazji kobiety mogą przyjść, może będą miały bilety troszkę zniżkowe, mężczyźni na pewno chętnie kupią. Warto będzie wykorzystać szansę. Lubin to też nasz region, więc na pewno będziecie chcieli sobie troszeczkę popodróżować, żeby akurat chłopaków z Rosiny zobaczyć w takim towarzystwie wyjątkowym. Na pewno świetny koncert. My się zobaczymy na pewno jeszcze w telewizji regionalnej. Będzie przy okazji płyty. Będziemy na nią czekać bardzo, bardzo mocno. Tym bardziej, że teledysk z przyjemnością u siebie zobaczymy, więc mam nadzieję, że to się wydarzy już w niedługim czasie. Jeszcze troszeczkę musimy... Troszeczkę, ale nie będzie tak brutalnie. No początek roku, wiadomo, że trzeba wszystko spiąć razem. Co oprócz tego? Jeszcze macie jakieś plany koncertowe? No plany koncertowe na pewno się teraz też pojawimy w Głogowie. Na pewno kilka koncertów właśnie z zespołem Drzem. Zaczynamy od Lubina. Później w kwietniu bodajże dwa koncerty z zespołem Drzem. W Wrocławku i gdzieś jeszcze, ale to jeszcze musimy dokładnie dowiedzieć. Jeden prawdopodobnie będzie gdzieś tu w naszym regionie. Ale o każdym koncercie informujecie na Facebooku. Za niedługo lista się pojawi na Facebooku z datami naszymi koncertowymi. No i trochę tych dat będzie, także będzie można nas śmiało coś sobie przyjechać. W wolnym terminie od pracy można się rozerwać. Dzięki serdecznie za spotkanie. Krzysztof, Jacek, nasi goście z Rośliny. Dziękujemy. Thank you.